Witam Państwa. No, dzisiaj mamy znów kontynuację pewnego kontrowersyjnego tematu, który się wielu ludziom wydaje za oczywisty. Ale on jest dalej kontrowersyjny. Bez względu na to, czy ja zrobię jeden, czy dwa, czy trzy filmy na ten temat, on nadal będzie kontrowersyjny. Oczywiście już połapaliście się po tytule, o co chodzi, ale no niestety temat trzeba dobić na blachę. Jak się to mówi? Trzeba go wyklepać na blachę. To jest tak samo, jak się trzeba klepać temat niebocentryzmu, który jest jak rzeka, a wiadomo, rzeka wpływa do morza i dopiero wtedy się kończy. I tutaj z tematem kosmitów też możemy tutaj jechać, ponieważ jest bardzo dużo tematów pobocznych i one właśnie dalej nam precyzują te wszystkie kwestie związane z tak zwanymi kosmitami. Jeden film już był, no to teraz czas na jakiś odcinek tego filmu. Jakąś rzecz taką, o której jeszcze nie mówiłem w poprzednim filmie. Tutaj, co ciekawe, znalazły się również komentarze. Bardzo ciekawe. Jedni mówili, odpuść temat, a drudzy mówili, poczekaj jeszcze trochę, oni przyjdą i ci zrobią kuku. No, powiedzmy, to bardzo żartobliwie kuku. No, albo cię zabiją i tak dalej. Tak jakieś groźbowate to ze strony tych tak zwanych kosmitów. To przynajmniej pani Andreas dostała takie komentarze. No, ale my musimy... Nie wolno źle mówić o kosmitach. Aha. Takie, nie? No, oczywiście, że... Przestrogi. Nie wolno na kosmitów bluźnić. No właśnie. Nie wolno na kosmitów mówić źle. No i to teraz mamy pytanie. No to jest to, że źle nie mówić, no to też jest tutaj, coś nam to przypomina. Dlaczego źle nie wolno mówić na kosmitach? To znaczy, może nie tyle źle, ale demaskować, kim oni są naprawdę. O, tu jest gwóźdź. To jest najważniejsze. Nie tyle, że źle mówić, tylko nie wolno ich demaskować, żeby nie wolno ich pokazywać jakby w złym świetle. No, słuchajcie, demony to są złe duchy, zbuntowani. To mamy ze Starego Testamentu. A więc teraz cała ideologia wszystkich tak zwanych trendów niezależnych, one się tak fajnie nazywają, niezależne telewizje. One są niezależne, one są internetowe i one tam różne rzeczy właśnie popychają. No i teraz ideologia tych kosmitów jest bardzo na topie. No, ale pytanie, dlaczego? Dlaczego nie wolno ich demaskować? No, ponieważ oni tak naprawdę stoją za rządzącymi. A więc polityka, którą uprawiają politycy, to tak naprawdę, to jest tylko tako, jako taki, powiedzmy, porządek, ale tak naprawdę to są tak zwane dążenia demoniczne. Oczywiście właśnie jak się słowo mówi demon, no to już jest coś, wszystko się kojarzy od razu z czymś złym. I teraz odwracamy sytuację. No dobrze, nie mówimy demon, są dalekie i tak dalej. Czyli widzicie, po co tu głównie chodzi? O ukrycie negatywnego znaczenia kosmitów. Bardzo ważna kwestia. Ukrycie. Coś trzeba ukryć. Czyli dam wam przykład, jaka jest znaczenie słowa ukryć albo ukryć rzeczywistą wartość. Kiedy wojska niemieckie podeszły pod Al-Alamein w czasie II wojny światowej, Al-Alamein było 60 km przed Aleksandrią. A więc szykowała się znów atak Anglików na Niemców i władze brytyjskie, wojskowe, wysłały dekoratora wnętrz na front. Czyli trzeba było zrobić taki blef, żeby Niemcy wiedzieli, że główne uderzenie Anglików nastąpi ze strony Egiptu, dokładnie z kierunku Al-Alamein, bo Al-Alamein było nad morzem. A więc z tego kierunku zachodniego, najkrótszego. Trzeba było to w jakiś sposób ukryć. A więc co trzeba było zrobić? Trzeba było przerzucić na południe Egiptu, przerzucić na pustynię ogromne ilości gumowych czołgów, dział i tak dalej i ogromne ilości dział przeciwlotniczych, żeby samoloty zwiadowcze mogły z daleka robić zdjęcia, żeby z bliska nie było, można było wyczaić, że to są gumowe czołgi, samochody, ciężarówki i tak dalej. Wszystko to zrobiono z gumy.
Wszystko to przetransportowano oczywiście z Anglii w Wielkiej Tajemnicy. I w ten sposób Anglicy, jak uderzyli z kierunku Alamein, czyli z tego wschodniego kierunku, czyli ze wschodu na zachód. I w tym momencie po prostu Niemców wprowadzono w błąd. Tutaj jest dokładnie to samo. Jeżeli mówimy o demonach, czyli wiemy, że one mają zły wpływ. Czyli to jest coś złego, a nie dobrego. O, stąd to pytanie właśnie, że nie można nic złego robić. Ten przykład tej ofensywy brytyjskiej w Al-Alamein, który odrzucił Niemców do Tobruku, to już była zatoka, jak ona się nazywa, Trypolska jakoś tak właśnie, zatoka libijska właśnie. To była ta właśnie, do tego Tobruku ich pogonili. To tylko świadczy to mi o, jak ważna jest kwestia ukrycia czegoś. To jest bardzo ważne. Jak kwestia? I ponieważ to będzie też miało wpływ, ma dzisiaj wpływ i w przyszłości. I dlatego widzimy, ja tutaj zrobiłem taki dość duży wstęp nie dla picu, ponieważ dzisiaj opowiemy sobie o wróżkach, jasnowidzkach i dzisiaj je bierzemy na tapetę. No i właśnie. I teraz musimy to z paroma kwestiami powiązać. Otóż wróżka, jasnowidzka i tak dalej. Słuchajcie, to są osoby, które mają kontakt z demonami. I zwróćmy uwagę, one, ci jasnowidzący, wszyscy, oni mają taką jedną cechę charakterystyczną. Nieważne, co mówią, tylko ważne, czego nie mówią. Tak samo jak wszyscy dezinformatorzy. Żelazna zasada. Oni nie mówią o ostatecznym rozwiązaniu, które jest na przykład w ostatniej księdze Nowego Testamentu. Oni się nawet, i co teraz następna sprawa, oni tego akurat nie mówią, jak jest, a że będzie Armagedon i tak dalej. Nawet w oficjalnych filmach hollywoodzkich słowo Armagedon sprzedaje się zupełnie w innym świetle. Że to jakaś, było parę filmów na temat Armagedonu, z tego co pamiętam, to wszystkie były związane z tym, że jakaś tam asteroida leciała, to były starsze, młodsze filmy, jakaś asteroida leci na Ziemię, a więc trzeba z wielkiego kosmosu, no i trzeba tam wysłać rakiety atomowe, nie? No, w ten sposób. A więc mamy, rakiety atomowe lecą, no i film jest taki i tak dalej. A więc zupełnie inne znaczenie Armagedonu, czyli, a co to jest Armagedon? W ogóle trzeba tak powiedzieć jeszcze raz, chociaż zrobiłem filmy o Armagedonie. To jest wojna, na mocy której zostanie zaprowadzona sprawiedliwość na Ziemi. W bardzo telegraficznym skrócie. Bo ten temat nie będziemy tutaj omawiać, natomiast pojedziemy po wróżkach i tych jasnowidzkach i tak dalej. Czyli to są kobiety, które zajmują się właśnie kontaktem z demonami. Niektóre tłumaczą to, że one są, mają taką moc, one mają takie możliwości, jakby cechę. Żadna cecha. Albo wchodzi demon, albo wychodzi i po temacie. Co ciekawe, czy oni mówią prawdę? Wiecie co? Nawet gdybyśmy pominęli Stary Testament, ale zaraz do niego wrócimy, jak bumerang wrócimy do niego, ale na razie tak, pomijając, mamy na przykład dowody niebocentryzmu. Praktycznie niebocentryzm jest temat jak rzeka, jeszcze nie jest w sumie skończony, ale już idzie się połapać, że jest prawdą. I teraz, co jest najciekawsze w tym wszystkim? I kiedy za takie jasnowidce zadano pytanie, no gdzie żyjemy? Wewnątrz czy na zewnątrz Ziemi? O, a tutaj od razu było, że żyjemy na zewnątrz, ale tam w środku Ziemia jest pusta. Czyli mamy klasyczny temat tak zwanej pustej Ziemi, ale żyjemy na zewnątrz Ziemi, w Wielkim Układzie Słonecznym i tak dalej. Czyli już chociażby z tego punktu widzenia opowiadają lipę. No słuchajcie, demony nigdy prawdy nie powiedzą. A kto powiedział, że demon ci powie prawdę? Demon może co najwyżej powiedzieć, taki zły duch, on się specjalizuje, robi wrażenie, kontakty są, channelingi, cuda na kiju, wszyscy się jarają, ale on ci prawdy nie powie. Wróżka tak samo ci nic nie powie. Ona ci powie, no coś się powiedziała, że tam ziemia tu jest, że tutaj też jest życie, tak, tam gdzieś pod nogami i tak dalej też jest życie. Tylko wystarczy to obrócić, słuchajcie, to co pod nogami to jest na zewnątrz ziemi, a my jesteśmy w środku i pasuje, ale tego, po co się ludzie mają tego dowiadywać. Ale po co jest w ogóle taka teraz rozdmuchana ta wiara we wróżki i tak dalej, ta wiara w demony, tylko ukryte pod postacią wróżek.
Kiedyś tępiło się za wróżenie, za czary i tak dalej, że to była działalność demoniczna, a teraz nagle nie jest demoniczna. Jest to właśnie związane z tym, że wywaliło się do kosza zasady Starego Testamentu. No i teraz tak, no czy religie tutaj no, starotestamentowe, czyli religie, które w jakiś sposób mają spuściznę, czy one też tutaj są po jakiej stronie? Czy oni też tutaj jakby realizują coś, co jest zgodnego z prawdą? Też nie. Wszystkie te religie, one grały w jednej drużynie z takimi wróżkami i tak dalej, bo to też oni prawdy nie powiedzą. Oni tutaj mówią, że Bóg jest tak, Bóg oczywiście, no to pytanie, jaki Bóg, nie? Który nie mówi prawdy. Który lansuje diabelski układ słoneczny. Co to jest układ słoneczny? Nawet historia z tym się tutaj specjalnie nie męczy, tylko ona mówi, że to jest religia, elementy religii starożytnego Egiptu, a dokładnie hermetyzm. Przecież nikt nie mówi, że to jest hermetyzm, że religia. Jakby się ktoś dowiedział, że w jakiejś tam, będąc religii, że to jest religia Egiptu, no to by się zastanowił w tym momencie, te religie wszystkie grają w jednej drużynie. Czy to są wróżki, czy religie, to jest jeden but. Znaczy, to są, jak to się mówi po rosyjsku, dwa sapaga para. Czyli but do buta to jest po prostu ten sam wymiar. Nawet są kropla wody. O, dwie krople wody, tak są podobni. Czy religie mają swoją funkcję, wróżki też mają, jasnowidzki też mają. Wszyscy mają swoją funkcję dezinformacyjną. To jest najważniejsze. I tak, i teraz jaki generalny jest tutaj cel? Wracamy teraz do tego Starego Testamentu. Testament był pisany, Stary Testament, bo też Państwo o to pytacie, był pisany na podstawie polskich wet. Pisanych po polsku, on został, znaczy to Stary Testament, to były polskie wety i dopiero Stary Testament został przez Nemrodystów napisany w formie to, co dzisiaj nazywamy Stary Testament, ale pierw były polskie wety. No i to właśnie te polskie wety, to uprzedzają wszystkich tych, że ci wszyscy, którzy przypowiadają przeszłość, czy zajmują się czarami i tak dalej, wyływaniem duchów, kontakty ze zmarłymi, to oni wszyscy to są kontakty z wrogiem Boga, czyli z wrogami Boga, czyli demonami. A więc w tym momencie trzeba ten Stary Testament jakoś uwalić, to znaczy go zlikwidować, trzeba go przedstawić, że to jakieś tam bajki, bzdury i tam powiedzmy tego. Dlaczego? No bo gdzie, ale właśnie w niezależnych telewizjach to się topi Stary Testament. Po co? No bo trzeba wylansować wróżki, kosmitów, wszystkie te, no... Szaraki, anonaki. No tam powiedzmy, jak oni się tam nazywają, to sobie już można sobie tam odpuścić, ale chodzi o to, ci, którzy przepowiadają. Jasnowidzki, o właśnie, to słowo tak zgubiłem. Czyli tutaj jasnowidzki też nam tutaj wpadają do, powiedzmy, do tego rytmu. Czyli żeby wylansować właśnie ten kierunek, to trzeba utopić Stary Testament. Dlaczego trzeba utopić Stary Testament? Ponieważ on demaskuje całą tą ekipę ludzkich elementów zwodzenia, czyli dezinformacji, zwane pod takim ogólnym określeniem wróżki, jasnowidzki, channelingowcy, ci, którzy tam się kontaktują niby z tymi kosmitami i tak dalej. Ja tylko przypomnę tutaj przy okazji, że te dalekie, że niebocentryzm tutaj, on praktycznie też likwiduje, łącznie ze Starym Testamentem, to taki drugi dowód, likwiduje te poglądy, że kosmici są z dalekich cywilizacji. Ale oni z reguły się powołują na pas Oriona i na Plejady, gromadę Plejad. Tak naprawdę to jest wszystko wyświetlone na 100 kilometrach, a cały nasz kosmos to te obrotowe niebo to jest 12 542 km plus minus. A więc tutaj nie ma mowy o żadnych obcych cywilizacjach. Tylko jest mowa co najwyżej o jednej cywilizacji, która znajduje się na zewnątrz Ziemi, to jest cywilizacja demoniczna. Widzimy telegraficzny skrót. Ale, no i tak, co my jeszcze mamy? W tym wszystkim, czyli wiara w kosmitów, tam wróżki i tak dalej, to ma być generalnie taki cel, że trzeba usunąć Boga. On nie ma prawa istnieć. I tutaj
jest bardzo właśnie ważna kwestia. Czy religie, zwróćmy uwagę, religie, one też tego Boga tam gdzieś w nieskończoną daleką przyszłość, a czyli nieskończony wszechświat wysyłają, a niezależne telewizje, oni popychają kosmitów, wróżki, jasnowidzki i tak dalej. A więc zobaczmy, jedni i drudzy wyrzucają tego Boga w nieskończoność, albo nawet jego kwestionują, bo są kosmici. Czyli jak są kosmici, to nie ma Boga. Nie? Czyli oni jakby urealniają tą wiarę w demony, właśnie po to, że o, tam nie ma tego Boga, nie, bo się nie odzywa. A więc kosmici się odzywają, tutaj przyjeżdżają nawiedzeni faceci do Polski w różnych niezależnych telewizjach. Oni są od channelingów, czyli od tych rozmów i tak dalej. Oni się tu walą drzwiami i oknami. Jeszcze tam przyjedzie paru dezinformatorów, którzy będą twierdzić, że iluminaci są nad ziemią, w ziemię i pod ziemią. No już takie rzeczy. No facet na przykład przyjeżdża tu tego i tu popycha na przykład takie różne pierdały. No a wszyscy to kupują, że są nawet takie spotkania biletowane. Także taki bilet 120 zł. No i tak, no słuchajcie. Pamiętacie, jedna generalna zasada. Dezinformacja musi się czymś żywić. I najlepiej właśnie zrobić tak, żeby ludzie w to wierzyli, bo to wierzyć to nie wyłożą pieniędzy, bo to jest czysty interes. I w ten sposób wspiera się materialnie wiarę w kosmitów, czyli wiarę w demonów. Ale do czego to jest strategicznie potrzebne? Otóż niebocentyzm pokazuje Boga nam, którego poła znajduje się 3000 km nad głowami. I teraz popatrzmy, jeżeli ci Boga nie ma, no to jest wiara w kosmitów. Piękniarnie. Następna religia. Czy religie oficjalne, nieoficjalne, inne. No i mamy tych wiary w kosmitów. To jest też jakaś, to jest też religia, tylko to się nie nazywa religia. No nikt tego nie nazwie religia, ale to jest wiara. No nazywa się nawet New Age. No, dobra, New Age powiedzmy. W porządku. I teraz tak, po co to jest potrzebne? Po to, żeby ukryć rzeczywiste rozwiązanie ostateczne, czyli Armagedon. To jest najważniejsze, żeby ukryć. Przecież on nic nie mówi o jakimś ostatecznym rozstrzygnięciu. To ja mówię na podstawie ostatniej księgi objawienia. Rozwiązanie ostateczne, czyli ostateczne rozdanie kart. Po tym ostatecznym rozdaniu już nic nie będzie. A więc taki jest generalny cel. Czyli jak się ukryje Boga, to się ukrywa jego rozwiązanie. Jeżeli się lansuje tych kosmitów i te wróżki i tam i tak dalej, powiedzmy te jasnowidzki, no to w tym momencie wszyscy są zajęci tym, no, co ona powie, co tego, ale tak naprawdę oni nic nie mówią. Tak, posłuchajcie, to nic nie mówią. Tam raz kiedyś obejrzałem taki właśnie film, taka jedna pani właśnie tam, kiedy jej to zadali, to pytanie, czy masz to, masz tamto, powiedzmy, gdzie żyjemy i tak dalej, no to ona powiedziała blef, no bo tak jej kazały demony, no to powiedzieli blef. Demony też mają inne blefy, na przykład płaską ziemię. To też swoista religia. No więc widzimy, że tutaj dezinformacja jest głównym celem. Po co? Żeby ukryć Boga, tego w środku kuli, i jego ostateczne rozstrzygnięcie, zwane Armagedon. O, praktycznie to, po to się wszystko kręci. Po to się ukrywa na przykład cywilizację demoniczną na zewnątrz Ziemi, która tutaj nam cyzeluje różne takie technologie, które praktycznie służą tylko po to, żeby ludzi kontrolować. A ludzie oczywiście nie mają prawa o tym wszystkim wiedzieć. No słuchajcie, no tak samo właśnie z całą grupą innych tak zwanych politycznych dezinformatorów, którzy oni też występują tutaj w roli takich wróżek. O, co są polityk? Politycy i tak dalej. To są też wróżki. Takie sobie wróżki, powiedzmy, no. Tylko ta się nazywa wróżka, a polityk nie nazywa się wróżką. On też jest wróżka. On też musi obiecać coś, chociażby gruszki na wierzbie, ale nie ma problemu. Ale on musi to obiecać. To, że tam później powieszą gruszki na wierzbie i później pokażą, no co, widzicie? Na wierzbie rosną gruszki. Ale co zrobili? Powiesili gruszki na wierzbie i powiedzieli, że gruszki rosną na wierzbie. A więc jaki problem? Wszystko się na blefie ma trzymać, ale wszystko to zostanie ucięte właśnie w tym Armagedonie. I teraz tak, słuchajcie, tutaj na zakończenie mam ściągę, bo to tak patrzę, coś to mówię i tak dalej, ale tak naprawdę to mam ściągę. Czy ja to wszystko już wam powiedziałem w
w tej kwestii. Oczywiście temat jest tak, oczywiście go nie wolno mówić, nawet mówię się, że to nie. Napisali niektórzy, że no, jak mówię o kosmie, także o tematu, nie jestem wiarygodny. Dobra, nie ma problemu. Słuchajcie, ale zawsze można sprawdzić, czy te osoby mówią prawdę. Właśnie. I już oczywiście wcześniej, i to mamy, słuchajcie, są dwa dowody. Stary Testament, jak i niebocentryzm. Jeżeli mi coś do głowy jeszcze przyjdzie jakimś trzecim dowodem, to jeszcze zrobię film. Nie ma bólu. Po prostu jeszcze coś wpadniecie, jeszcze coś wpadnie do głowy, coś Państwo jeszcze napiszecie pod tym filmem o tych kosmitach. Nie ma sprawy, słuchajcie. Każdy temat będzie doklepany. Na blaszkę. Teraz tak, zobaczę. Aha, no i jeszcze jedna bardzo ważna też myśl. Właśnie w tej całej grupie, teraz proszę bardzo, oficjalna telewizja, niezależna telewizja, obojętnie jaka, ich jest pełno. Oni wszyscy mówią, że są niezależni, ale tak naprawdę z punktu widzenia tego rozwiązania ostatecznego, oni wszyscy grają w jednej drużynie. Bo tak, ci mówią o wróżbach i jasnowidzeniu politycznym, a tamci mówią o tych wróżbach i jasnowidzeniach niepolitycznych. Takich, o jakichś tam bytowych, nie, że tam się tak coś dzieje i tak dalej, albo przewidują tam jakieś wydarzenia. To, słuchajcie, cofnijcie się 30 lat, co gadały wróżki. Jasnowidzki i tak dalej. Cofnijcie się. Czy ktoś o tym pamięta, że ktoś miał rację? To jest tak powiedziane, że się nikt nie połapał. To jest bardzo sprytne. Ale za to ludzie, ich interesuje ta przeszłość, historia i tak dalej. Ale cofnijmy się tak 30 lat tych wszystkich wróżek. Tak naprawdę to, te wróżki nie przewidziały dużo wydarzeń, które się dzieją. Nie? Czy one na przykład przewidziały jakieś wydarzenia tutaj ostatnich 50 lat? Nie. Wszystko, to jest wszystko, w tym roku na przykład będzie to i tak dalej, nie? A teraz cofnijcie się parę lat, to znów też coś mówię, że w danym roku będzie to. I czy to się sprawdziło? Proszę bardzo, sprawdźcie to. Nieważne, co oni mówią, tylko ważne, czego oni nie mówią. Żelazna zasada dezinformacji. I tak, jeżeli myśmy tak, tutaj utopiliśmy te wszystkie niezależne telewizje i oficjalne telewizje. Czy one są utopione? W porządku. Oni grają w jednej drużynie, nie ma tematu. Idziemy dalej. Co mamy? Czyli, podsumowując, czy niezależne telewizje, oficjalne telewizje, religie i system, to jest, oni wszyscy grają w jednej drużynie i to są elementy tylko i wyłącznie dezinformacji. Po to, żeby ukryć Armagedon, czyli ostateczne rozwiązanie tego Boga, którego mamy nad głowami, 3000 kilometrów, tam właśnie jest ściana jego kulistego pałacu. Z Wrocławia, Mariusz Szczytyński.